Jako Mikołaj Fenn sporo podróżowałem, przeżywając przy tym wiele przygód. Wzbudzałem również masę kontrowersji wśród ówczesnych ludzi. Po przeszło 500 latach powróciłem do życia jako Dan Tern. Jako Dan Tern zamierzam doprowadzić do końca pewną historię, która jak dotąd nie doczekała się swojego zakończenia. Pośród ciszy słychać głośne tik, tik, tik. Ktoś tu był, czy może nie? Stary ksiądz, wielki snos, snos, mrok. Jedna gdzieś w ciemności, jasny dla śni, czy mi się śni? Co prawdą, a co fałszem się okaże minione dni. Ktoś z kogoś tu kpi, zakłada maski, kryje twarz. Co zrobić mamy, czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Czas wciąż ucieka, przygoda czeka. Zrób krok do przodu, wznieś głowę. Bo świat to nie biela, nie czerń szarości. Też więc spróbuj pomalować go choć trochę. Optymizm miej i często się śmiej. Przyjaciół weź i z nimi leć. Co zrobić mamy, czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Czas wciąż ucieka, przygoda czeka. Najwyższy już czas, bo siłę w sobie masz. To co było, los może gdzieś odmienić. Drugą szansę dać, aby przeszłość zmienić. To co utracone będzie znalezione. Światło błyśnie z cienia, miną złe wspomnienia. Bo po każdej burzy tęczy łuk zobaczysz. Idź przez życie śmiało, mimo że w kość dało. Czy to mi się śni, co prawdą jest? A co się fałszem tu okaże? I co zrobić mamy, bo ta stara szkoła tajemnicę skrywa już od wielu długich lat. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, będziemy nagrywać nową część Akerfern. Oczywiście dzięki uprzejmości grupy Chaosu Group Games dostałam klucz do gry przedpremierowo i mogę właśnie na 15 maja, czyli tak jak widzicie ten film, nagrać wam ten odcinek, bo 15 maja jest premiera tego małego projektu, gdzie jeszcze po prostu ta gra jest w trakcie modyfikacji. Jak na razie rozgrywki jest tylko na 1,5 godziny, ale podejrzewam, że jak już będzie dopicowana, to będzie przynajmniej na parę godzinek cudownej rozgrywki. I tym akcentem właśnie rozpoczniemy sobie kontynuację Akerfern. I mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych spoilerów, jeżeli chodzi o podstawkę, bo jest to jak się... Bo jest to, tutaj mam napisane Akerfern 2, ale to jest rdzeń Szatrisa. Więc no, mam nadzieję, że nie będzie za bardzo spoilerów, bo nie chcę sobie psuć rozgrywki z podstawki, czyli z pierwszej części. Także no, mam nadzieję, że tutaj też się będę świetnie bawić. Okej, okay, ale podejrzewam, że zrobimy sobie po prostu taki materiał na pół godziny, 40 minut, nie dłużej, bo jeszcze mam inne zajęcia. I od niedzieli zaczniemy sobie już ogrywać Akerfern, podstawkę. Tak. Ja sobie tu tylko jeszcze sprawdzę, czy są tu muzyka. Aha. A, dlatego ja nic nie słyszałam, bo miałam muzykę wyłączoną. Dobra, dobra. Ok. Dubbing. Ja nie wiem, na jakim... Na jakim tym mam to sobie ustawić, żeby to nie było za głośne dla mnie i za głośne dla was. Chociaż wiadomo, w postprodukcji jeszcze można to zrobić. Dubbing jednak wolę mieć trochę głośniejszy, prędkość tekstu, dobra. Myślałam, że coś się zepsuło, że nie było w
początkowej scenie nie było dźwięku i mam nadzieję, że to będzie dopracowane. Dobra, bez zbędnego gadania, gdzie moja kawa? Dobra, kawka znaleziona, mam teraz ten sam kubek, ale w innym kolorze, takim ładnym, perłowym, jednorożcowym. Kocham ładne kubki, no co? Bez zbędnego przyciągania, kawusia w dłoń i zaczynajmy. Zapraszam. Nowa gra. Okej, czyli rozdział pierwszy jest tylko. Dobrze, no ale tak jak mówię. I to jeszcze na epizody. Fajniuchno, mnie się to podoba. Tatiana Mika. Jezu, ja już nie pamiętam, kto był w pierwszej części. Naprawdę. Już nie pamiętam. Aż wstyd! Ja będę musiała sobie przypomnieć po prostu poprzednie odcinki, bo ja za cholery nie pamiętam nic z pierwszej części. Gdy przed laty zastanawiałam się nad sensem swojego życia, nawet przez myśl mi nie przeszło, że będę zmuszona skonfrontować się z tyloma straszliwymi rzeczami. Jestem tu dziewczyną? Nawet dzisiaj czuję, że jego działania mocno przyczyniły się do mojego obecnego sposobu postrzegania świata, że jego działania pozostawiły na mojej psychice pewną bliznę, pewną niechcianą rysę. Ukojenie, poczucie wolności przyniosło mi dopiero spotkanie Dana Terna. Łatwość i swoboda, z jaką rozprawił się z ostatnim diabłem. Nie, spoilery! Uświadomiła mi, jak kruchą istotą jestem, ale zarazem sprawiła, że poczułam się wolna, nieskrępowana żadnym piętnem, które starano się na mnie nałożyć za wszelką cenę. Hej, Tatiana! Tatiana! Żyjesz? Oj, Dan, jak ja cię dawno nie słyszałam. Dzień dobry bardzo. No, witaj serdecznie, przyjacielu do bicia. Dan Tern, mistrz kapryśnej wiedzy, jak to ma w zwyczaju mawiać. Poznałam tego chłopaka niespełna kilka miesięcy temu. Nie ma co kryć, że ciekawska ze mnie osoba i nie jest żadną tajemnicą, że w pewnej chwili udało mi się poznać jego sekret. No ej, Tatiana! Otwórz oczy! Nie wygłupiaj się! Sekret, jakim jest, też doskonale pamięta, kim był w swoim ostatnim wcieleniu, w swoim ostatnim życiu. Jaki spoiler, nie? Co, on umrze kiedyś? No dobrze, spróbujmy inaczej. Dan Tern i Mikołaj Fern to w gruncie rzeczy jedna i ta sama osoba. Aha, no tak, dobra. Ja nie pamiętam szczegółów z pierwszej części, nie bić mnie. Zagadką dla mnie jednak pozostaje, jaki jest cel tego człowieka. O! Otworzyłaś oczy! Brawo, madam! Czy ja siedzę gdzieś pod ziemią? Obraz, jaki przed sobą miałam, zdawał się być rozmazany, niezbyt wyostrzony. Początkowo myślałam, że to dlatego, iż zgubiłam swoje okulary. Szybko jednak przypomniałam sobie, że od jakiegoś czasu używam szkieł kontaktowych. Tuż nade mną wznosiła się jedna z moich nanokostek, z której wydobywa się głos Tana. Natomiast na daleko ponad mną dostrzegłam jego. Miał w swojej dłoni telefon, w sumie to dosyć praktyczne. Dzieli nas pewna odległość i dzięki temu nie musimy do siebie krzyczeć. Nie, żebym miał coś przeciwko, ale jeżeli będziesz tak dalej leżeć, to do reszty przemokniesz. Mam wrażenie, że Dan ma inny głos niż miał w pierwszej części. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że głos ma inny, że ktoś inny podstawia mu głos. I pozdrawiam voice aktora, bo bardzo ma przyjemny głos. Bardzo przyjemnie się słucha. Przemoknę? Ja? Tatiana Mika to nie była ta szalona reporterka przypadkiem? Nie rozumiałam, co ma na myśli. Jeszcze przez jakiś czas nie docierało do mnie, że jestem częściowo zanurzona w wodzie. Nie było jej na tyle dużo, aby się utopić, ale wystarczająco sporo, aby przemoknąć do cna. Gdy zupełnie oprzytomniałam, to poczułam, jak po moim ciele przechodzi fala zimna. Nawet w łyżce wody można się utopić. Momentalnie wstałam i zaczęłam się trząść. Zimno, bardzo zimno. Mówiłem, żebyś patrzyła, gdzie stąpasz. Spojrzałam w górę i uśmiechnęłam się do mojego rozmówcy najniewinniej, jak tylko potrafiłam. Eternie, czy mógłbyś podrzucić mi coś, co pomoże mi pozbyć się tego uczucia zimna?
Niby co takiego? Koc? Plecak, mój plecak. A, okej. Okay. Koc termiczny, ja bym powiedziała, ale plecak też może być. Dan zniknął z zasięgu mojego wzroku. Szybko jednak wrócił, trzymając plecak w dłoni. Mam go. Super. Super, no to rzuć mi go. Z tej wysokości? Nie żeby coś, ale czy rzeczą, które ze sobą przytargałaś, nie stanie się jakaś krzywda? Wyczuwam, że w środku masz tam coś metalowego. Jak tym dostanie w łeb, to koniec. Nie gadaj, tylko po prostu mi to rzuć. Okej, jak tam sobie chcesz. Leci. Dan beznamiętnie go upuścił. Ja z kolei posłużyłam się swoją mano rękawicą, którą miałam na lewej dłoni. Wprostowałam palec wskazujący, insynuując sygnał, który za pomocą obwodów elektronicznych został przekazany do kolejnej z moich nanokostek, znajdującej się w plecaku. Nie wiem, czym są te nanokostki, za bardzo nie ogarniam, bo ja zakończyłam gdzieś w momencie, gdy porwaliśmy Erykę i z tą jakąś tam typiarą brudą gadałam na drzewie, czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam. Naprawdę, już mam sklerozę i pamięć złotej rybki, niestety. Starość, nie radość. Udało mi się nią sterować w wystarczającym stopniu, aby plecak powolutku i precyzyjnie wylądował bezpośrednio w moich dłoniach. No, dobra kosteczka. Pogłaskałam ją, gdy tylko wyleciała z plecaka po tym, jak go rozpięłam. Zobaczmy, gdzie ja to miałam? Nie mów, że przyniosłaś ze sobą do tego miejsca tonę ciuchów, aby się przebrać w razie czego. Nie doceniasz mnie, Danie Ternie. Fakt, ciuchy są fajne, ale dama musi umieć sobie poradzić również i w niesprzyjających okolicznościach. To znaczy? Ta-dam! No i co zrobiłaś? Wyciągnął z plecaka metalowy pojemnik, który triumfalnie uniosłam ku górze. Wpatrywał się w to przez jakiś czas, wyraźnie zastanawiając się, cóż takiego w ogóle trzymam w dłoni. Co to jest? Spray na owady? Też przydatne? Nie, drogi Danie. To nie jest spray. To odświeżacz suchości. Okej. Okay. Że co? Odświeżacz suchości. Zawtórowałam, po czym zdjęłam zabezpieczenie. Spryskałam swoje ubranie wszędzie, gdzie się tylko dało. Po kilkunastu sekundach móc cieszyć się nim w wysuszonej wersji. To tak działa. Jedynie buty miałam przemoknięte, ale na to nic na razie nie poradzę. Muszę po prostu wyjść z tej wody. Co za utrapienie. Przypominam, że to ty się upierałaś, aby tutaj ze mną przyjść. Jeżeli naprawdę to jest Tatiana, ta reporterka, bo po głosie też mi się coś kojarzy, że to jest ona. Jeżeli to jest ona, to tutaj jest naprawdę bardzo ślicznie narysowana. Naprawdę, widać wielki, wielki progres, jeżeli chodzi o rysowanie postaci, nawet w intrze, i były naprawdę śliczne, moim zdaniem. Zastanowiłam się przez moment, układając palce na podbródku i wpatrując się w jedną ze ścian. Po chwili uniosłam spojrzenie i ponownie spojrzałam na Dana. Tak się umawialiśmy. Ja znajduję ci informacje i określam położenie tego obiektu, a ty zabierasz mnie ze sobą. Prosty deal. A więc, czego ty tutaj tak właściwie szukasz? Poszukuję czegoś, co pozostawili po sobie Fernowie. Mam podstawy, aby sądzić, że znajdę to w tym miejscu. Fernowie? Znaczy się... Zastanowiłam się przez chwilę, po czym zrozumiałam, że chodzi mu o rodzinę Fernów, do której należał w swoim ostatnim wcieleniu jako Mikołaj Fern. Mój zapał do poszukiwania sensacji wzrósł diametralnie. I gdyby nie to, że mój notes był przemoczony, to pewnie natychmiastowo pochwyciłabym go w dłonie wraz z długopisem, aby zanotować więcej informacji, jakie udałoby mi się od niego wyciągnąć. Ja się tak mega boję spoilerów. Ja nie rozumiem w ogóle, co ona tu robi, dlaczego ja jestem Tatianą. Madam, oczy ci się świecą. Dobuła cię. Czuję sensację. Aha, dobra, czyli jej to zostało? Nie, nie czujesz. Ależ czuję. Pomyśl no tylko, reporterka Tatiana Mika na tropie tajemnicy sprzed kilkuset lat. Tatiano. W ostatnim czasie nie miałam szczęścia, ale tym razem to się odmieni. Zła pasa zniknie, a to dlatego, że...
Ziemia do Tatiany. Odbiór. Ten temat przebije wszystko. Machałam rękoma i skakałam niczym małe dziecko, które raduje się na wieść, że do jego miasta przyjechało wesołe miasteczko. Madam, wiesz, że cię lubię, prawda? No, ja ciebie też. I naprawdę, osoba dubbingująca, po prostu głosi krztosik. Naprawdę, mega przyjemnie się słucha Dana. Natychmiastowo podchwyciłam słowo lubię, splotłam ręce za plecami i spojrzałam na niego niewinnie i zalotnie. Ależ wiem! Pozostaje tylko pytanie, jak bardzo? O Jezuka, ona tu jest cute! A! Danuś, jak bardzo mnie lubisz? Danuś, nie wierzę! Jako koleżankę po fachu. Tylko koleżankę? No weź nie bądź taki, Dan. No dobrze, może jako przyjaciółkę. Tylko przyjaciółkę? Się boję! A więc? Chodziłam sobie to tu, to tam, niczym rozradowany króliczek, cały czas nie spuszczając go z oczu. No dobrze. Jeśli chcesz, to możesz się nazywać moją partnerką we włamie. Partnerką w zbrodni? Jakim włamie? Dlaczego akurat tak? Bo nie może cię nazwać swoją dziewczyną, chyba. Jest ku temu kilka powodów. Ty mnie wyciągniesz z tej dziury, czy tam będę siedziała... To nie wiem kiedy. Patrzył na mnie niczym profesor, który za moment wygłosi wykład. Nie przeszkadzało mi to, w sumie to bardzo lubię go słuchać. Bardzo lubię. Pierwszym powodem jest to, że to miejsce ma kilka poziomów pod ziemią. Jednak o tym zdążyłaś się już przekonać. Wylądowałaś na samym dole. Jesteśmy niczym włamywacze. Nie, aha, on tam po tą rzecz... Akurat kiedy nagrywam, to musicie wiercić. No wy to macie timing, jak nie wiem. Zabijcie mnie, błagam. Proszę, proszę, bardzo proszę, zabijcie mnie. Rzekł, unosząc jeden z palców, rozpoczynając tym samym wyliczanie. A do tego jesteśmy tutaj sami i nikt nam nie będzie przeszkadzać. To jest dwuznaczne. Puściłam do niego oko, na co ten opuścił głowę. Wiem, że mnie lubi, nie rozumiem, dlaczego wstydzi się to przyznać. W każdym razie, drugi powód to... Jaki? Że to miejsce jest nawiedzone. No! Chyba już jej się odechciało. Nie wiem czemu, ale poczułam nagle dyskomfort, zupełnie jakbym poczuła głód, pomimo że przed momentem byłam syta. Uczucie ciężkie do opisania, okej. Okay. Dan uniósł kolejny palec i wtem jego twarz przybrała znużony grymas, jakby miał mi powiedzieć o czymś nudnym i oczywistym. A po trzecie, ta zalana piwnica, w której wylądowałaś, jest poziomem, w którym wręcz roi się od duchów. To ja stąd spieprzam. Że co? Od duchów? No, dlatego radzę ci się pośpieszyć i wydostać się stamtąd. Gdzieś tam na pewno znajdziesz wyjścia. Wstał i odwrócił się, wykonał kilka kroków i całkowicie zniknął mi z oczu. Spróbuj dostać się na wyższy poziom! Przy odrobinie szczęścia trafimy na siebie! Dalej tutaj mi coś przywiercają, wiercą, także jeżeli będziecie słyszeć wierceni i mnie, to przykro mi bardzo, ale no nie będę czekała do nie wiadomo kiedy z tym nagrywaniem, bo czas mam ograniczony niestety. Szczęścia? Ojeju, ale ona tu jest naprawdę śliczna. Wow, podoba mi się jej fryzura, w ogóle różowe włosy ma fajne. Lubię kolorowe włosy. Połączenie telefoniczne urwało się. Zostałam sama! Moja mina zdziwko zbladła, gdy sobie tak po prostu poszedł po tym, co mi powiedział. No, nastraszył ją duchami i se poszedł. Co ty hamidle jeden? Szybko jednak wzięłam się w garść. Jestem wszakże dojrzałą kobietą, która już nie z takimi rzeczami miała do czynienia. No ja nie wiem, ile tu czasu minęło od pierwszej części. Naprawdę tu jest tyle pytań, tak mało odpowiedzi, więc... Trzeba ograć Akerfern. I to natychmiastowo! Na pewno żartował. Tak, dokładnie. Cały Dan. No, to w takim razie... Że...
się stąd wydostać. Wow, to się rusza. Skorzystałam z pomocy swych elektronicznych zabawek. Skierowałam 4 nanokostki do krańcowych punktów pomieszczenia, po czym przeprowadziłam skanowanie w poszukiwaniu jakiejś alternatywnej drogi. Jakaś taka technologia bardziej zaawansowana. Hologram, który pojawił się przede mną, zaczął wariować. No nie rób mi tego! Pokaż mi coś! Cokolwiek! Gdy to powiedziałam, to niczym ze skinieniem czarodziejskiej różdżki obraz powrócił momentalnie. Po chwilowym zastanowieniu i osłupieniu stwierdziłam jednak, że to, co ujrzałam, nie było czymś, co chciałam zobaczyć. Czyli to nie był żart? Uciekaj, bo umrzemy. Stałam przez moment oniemiała, jakby dopiero docierało do mnie, co pojawiło się przed moimi oczami. Krótko potem zdecydowałam się wziąć głęboki wdech, wyprostowałam się, wypięłam dumnie klatkę piersiową przed siebie i stanęłam przed duchami niczym nieustraszona wojowniczka. Okej. W stosunkowo krótkim czasie stwierdziłam, że ich obecność działa jednak na mnie troszkę... No, po prostu czułam się coraz bardziej osaczona. Skuliłam się leciutko, uśmiechnęłam i uniosłam dłoń w geście przyjaźni. Cześć! Jestem Tatiana Mika i myślę, że... Czas na odwrót taktyczny! O Boże, kocham cię, babo! Biegłam ile sił w nogach. Nie potrzeba było wiele czasu, gdy duchy ruszyły za mną. Jeden z nich złapał mnie za rękę, a inny wyłonił się niespodziewanie z podłogi, usiłując chwycić mnie za prawą nogę. Zwykły fart sprawił, że dostrzegłam go w porę. Nie byłam jednak przygotowana na przeraźliwie głośną falę dźwiękową, która dotarła do moich uszu i momentalnie mną zachwiała. Obraz przede mną stawał się coraz bardziej niewyraźny, natomiast ciężar mojego ciała stawał się większy. Jeju, czy ja przeżyję? Uniosłam dłoń i wypuściłam z mojej rękawicy impuls, który pobudził moje ciało i umysł, przywrócił mnie do pierwotnego stanu. Ciekawe, co to są za ludzie. Ponownie zerwałam się do szaleńczego biegu i mijając przy tym kilka kolejnych duchów, ślizgiem przybliżyłam się do ściany na wprost mnie, mijając tym samym rozpędzony wazon, który próbował rozbić się o moją głowę. Au! Nie tym razem, nie ze mną te numery! W podniszczonym lustrze ujrzałam sylwetki duchowych istot, które wpatrywały się we mnie niczym w jakiś łakomy kąsek. Wtedy też poczułam, jak jakaś siła przyciąga mnie do nich niczym magnes. Próbowałam wyrywać się z tego stanu. W tym celu nakazałam swojej nanokostce uderzyć w lustro z impetem, rozbijając je tym samym w drobny mak. Boże, nie umiem czytać. Opłaciło mi się to, gdyż byłam w stanie przeturlać się do kolejnego rozwidlenia korytarzowego, unikając przy tym kolejnej astralnej istoty, która rozbiła się o ścianę przy nieudanej próbie dorwania mnie. Uniosłam się, zacisnęłam zęby i ruszyłam przed siebie. Okej. Przeskoczyłam nad dziurą w drewnianej powierzchni, przy lądowaniu opadłam na kolana. Poczułam, jak stare, spróchniałe drewno łamie się pod moimi stopami. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że trafiłam pod ziemię. Nie mam zielonego pojęcia. Ale mam nadzieję, że Dana po prostu za to śnieg spali, bo teraz muszę uciekać. No nie, Tatiano, nie możesz spać po raz drugi. To byłby obciach, a zarazem wielki pech, gdybym 2 razy w ciągu jednego dnia zapadła się pod ziemię z powodu niezbyt wytrzymałego gruntu. Ucieszyłam się, gdy miałam już pewność, że jednak do tego nie dojdzie. Chciałam przycisnąć się przez otwór, który wypatrzyłam przed sobą. Zostałam jednak zmuszona do odskoczenia w prawo, gdy o mało co nie runął na mnie sufit kolejny z tutejszych duchowych bywalców. O Boże, ty jesteś biedna jednak. Część jego astralnej powłoki przeniknęła przeze mnie, pozostawiając we mnie wrażenie zimna.
Mimo chwilowego dyskomfortu zdołałam przejść w miarę sprawnie przez kolejną szczelinę w ścianie, która rzuciła mi się w oczy. Okej? Szczęśliwie znalazłam się w pustym pomieszczeniu, z którego zdołałam dostać się do drabiny. Miałam nadzieję, że dzięki niej uda mi się w końcu uciec z tego miejsca. Wspinałam się prędko, aż w końcu dotknęłam klapy nade mną w celu jej otworzenia. Co jest, do jasnego czorta! Poruszyłam nią raz, drugi, trzeci, ale ta ani drgnęła. Była zamknięta od drugiej strony. Moje spojrzenie skierowało się w dół, gdy tylko usłyszałam skomlące w bólu duchy. Pod drabiną zebrało się kilka duchów, a kilka spośród nich zaczynało wznosić się ku górze, aby mnie dorwać. Nie! W tej chwili poczułam, jak zatrzask klapy nade mną wydaje z siebie dźwięk. Jak tam, madam? Podoba ci się nasza wycieczka? Nie! Trochę dużo wrażeń, jak na jej sam początek. Naprawdę? O, i Dan tutaj też lepiej jest narysowany. No mówię, tutaj progres poleciał naprawdę bardzo wysoko. Jeden z duchów chwycił mnie za nogę. Ciarki przyszły mnie po całym ciele. Biernie, wiesz, że bardzo cię szanuję. Ale bierz mnie stąd! Wiem. I lubię. Wiem. I miłuję. Serio? Co za dzban! Czy mógłbyś z łaski swojej pomóc swojej ulubionej wspólnicy we włamie, jak to określiłeś? Duch pociągnął mnie w dół! Siła była na tyle duża, że nie zdołałam się utrzymać i puściłam drabinę. No! To mnie się podoba, Dan. Nim jednak spadłam, to Danowi udało się złapać moją dłoń. Ale to ślicznie wygląda! Po raz pierwszy znalazłam się w sytuacji, gdzie tak szczegółowo dane mi było przyjrzeć się jego oczom i rysom twarzy. Śliczne oczy! I co mi da tutaj ten wybór? Ja jestem bardzo ciekawa. Dan, masz śliczne oczy. Masz śliczne oczy, wiesz? Jak na dziewczynę znajdującą się w sytuacji zagrożenia, zdecydowanie za bardzo bujasz w obłokach. No wiesz ty co, myślałam, że docenisz ten miły gest. Mówię poważnie, są śliczne. Ważesz, sikam. Nie wierzysz mi? Poczułam, jak duch pode mną pociągnął mnie mocniej w dół. Wtedy też Dan w bardziej zdecydowany sposób podciągnął mnie do góry i wydostał z pułapki, w której się znalazłam. Pomógł mi wydostać się stamtąd. Gdy wylądowałam na klęczkach, sapiąc, próbując zaczerpnąć powietrza, po nagłym wysiłku, jaki przed momentem musiałam wykonać, zauważyłam, jak zatrzasnął pokrywę, po czym ułożył na niej dłoń. Jakieś czarmary! Nie wiem, co zrobił, ale krótko po tym rozległ się wrzask duchowych istot. Wrzask, który nagle ucichł. Zrobiło się spokojnie, tak spokojnie, że aż poczułam się leciutko zaniepokojona. Dan spojrzał na mnie kątem oka, po czym przybrał pytające spojrzenie. Wszystko w porządku? Ależ oczywiście! To dlaczego się trzęsiesz? Bo mi zimno. Bo przechodzą mnie ciarki? Ekscytacji. Ale wiesz, że przed chwilą byłaś w niebezpieczeństwie? Wiem. Adrenalina. Moje sapiące spojrzenie i wlepiające się w jego stronę oczy wywołały w nim zapewne poczucie dyskomfortu. Jednak nic na to nie poradzę. Czułam ekscytację. Byłam tak podjarana tym, co się dzieje. Chciałam zadać Danowi całą masę pytań, lecz w tej chwili przyszło moje ciało dziwne uczucie, które pohamowało mnie momentalnie. Cieszę się, że jesteś cała. O, jakie słodkie! O, jakie ładne, Boziu! Jakie ładne! Położył dłoń na mojej głowie i pogłaskał. Tak po prostu jakby... Było to dla niego coś prostego i oczywistego. Nie zrozumcie mnie źle, nieraz przymilam się do tego chłopaka, to fakt. Taka po prostu jestem, nic na to nie poradzę. To tak jakby próbować zmienić kamień w wodę. Nie jest to możliwe, prawda? Tak też i ja w tym momencie... Możemy iść dalej? A.
Uchyliłam się leciutko, tak jakbym chciała dzięki temu móc raz jeszcze spojrzeć w jego oczy, uśmiechając się przy tym. O kuźwa, chyba odblokowałam jakąś romantyczną ścieżkę, o ile tu w ogóle jest taka. Chodźmy więc. Ty się... Tak jest, ser! Jak ty się szczerzysz, Dan, naprawdę. Wzniosłam dłoń do góry, jakbym w ten oto sposób chciała wznieść okrzyk bojowy przed zbliżającą się batalią. A, i z łaski swojej. Tak na wszelki wypadek. Lepiej patrz pod nogi. Nie bądź złośliwcem. Danie Ternie, ja zawsze patrzę, po czym stąpam. Albo przy kim. Patrzę bardzo uważnie. Okej. Zżartowałam sobie, wiercając w niego spojrzenie, po czym klepnęłam go w plecy. Żarcik, to tylko żarcik. Ta, na pewno. Wyczułam ironię w jego głosie, ale nie przeszkadzało mi to zbytnio. Czułam się nad wyraz dobrze, mając świadomość, że oto dane mi było wyruszyć z nim na tę przygodę. Nawet jeśli ścigała mnie przy tym banda duchów. Szepnęłam cichutko od samej siebie, drapiąc przy tym leciutko swój lewy policzek, jakbym coś przeskrobała. Chodziłam i cykałam zdjęcia, czułam się mega podekscytowana. Okej. Co prawda nie wszystkie fotki nadadzą się do artykułu, ale jeżeli je przytnę trochę tu i trochę tam, to wnet uda mi się stworzyć coś nieziemskiego. Z drugiej strony, kto wie, może nie będę musiała sięgać po takie rozwiązanie. Zerknęłam kątem oka na Dana, który znajdował się kawałek przede mną i wpatrywał się w zawartość jakiejś skrzyni. Zmarszczył brwi, po czym zatrzasnął skrzynię i westchnął z rozczarowania. Wygląda na to, że nie znajdziemy nic przydatnego na tym piętrze. Szkoda. Ja znalazłam. Co znalazłaś? Dan spojrzał na mnie pytająco. Całą masę ciekawych rzeczy. Jakich? Ściany? Doprawdy? Oczywiście. Tylko spójrz. No dosyć już. Podeszłam do niego i kliknęłam jeden z przycisków na nanokostce, która do mnie podleciała. Zadziałało to niczym żółtnik, wyświetlając przed nami holograficzny obraz. Naszym oczom ukazały się zdjęcia Dana. Czy ty mu cykałaś fotki w ukryciu? To nie to. Nie skomentuję tego. Popatrzył na mnie z przymrużonym wzrokiem. Zamontowałaś w moim pokoju ukrytą kamerę? Ale skąd? Tego też nie skomentuję. To jest nielegalne, ty piaro. Kiedy? Danie Ternie, nie ma się czym przejmować. Zapewniam. To zdjęcie znalazło się w moim folderze zupełnie przypadkowo. Na pewno, oh my god. Dziewczyno, umów się z nim, a nie kamery mu montujesz w pokoju. Uśmiechałam się radośnie, chcąc mu uświadomić, że jestem jedynie ładną, niepozorną, w ogóle nic nie knującą dziewczyną. Bo przecież to jasne i oczywiste, że w oczach ludzi nie uchodzę za jakiegoś szpiega czy coś, prawda? O, znalazłam! Gdy na hologramowym wyświetlaczu ukazał się obraz wideo, to wnet skupiliśmy na nim swoją uwagę. Nie wiem, co to takiego, ale jedna z moich nanokostek padła, gdy tylko przybliżyła się do tego miejsca. Nim jednak to się stało, to zarejestrowała ten obraz. No i co w nim takiego niezwykłego? Przyjrzyj się uważnie. Jakieś te takie szare, takie coś. Dan skupił swoje spojrzenie, po czym najwyraźniej zamyślił się na jakiś czas. Po chwili spojrzał na mnie i z poważną miną rozłożył ręce drwiąco, uśmiechając się. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Okej, spojrzałam na niego jak spod byka. Westchnęłam i wskazałam palcem na dokładny punkt materiału wideo. Słyszałam, że chłopaki widzą mniej kolorów niż kobiety. Ale nie sądziłam, że działa to aż w taki sposób. Jaki pocisk! Nawet ja muszę raz na jakiś czas kogoś rozczarować. Taki to już mój żywot. Popatrz no w to miejsce. Dokładnie między 30 a 35 sekundą. Tym razem zrozumiał, o co mi chodzi. O czerwoną, nienaturalną smugę. No, dobra, jakaś smuga, coś...
no coś takiego, która zadawała się wydobywać z głębi pewnego korytarza ze schodami prowadzącymi do kolejnej z piwnic. W tym momencie przeszły mnie ciarki. Nie mam ochoty po raz kolejny skończyć w wodzie. Nie dziwię się. To w nią nie wpadaj. Ja pierdzielę, naprawdę. Dan, nie pomagasz. Zażartował sobie, po czym podrapał się po głowie, a jego wzrok powędrował ku jednej ze ścian. Jego wzrok z jednej strony był nad wyraz intensywny, a z drugiej zobojętniały. Jak ma to teraz, to nieraz miejsce. Jesteś chyba jakimś wabikiem na duchy, wiesz? He? Uniósł dłoń i pstryknął palcami. Wtem dostrzegłam tuż nad swoim barkiem ślad duchowej energii rozpływającej się w powietrzu. Troszeczkę znieruchomiałam i stopniowo niczym robot odwróciłam spojrzenie za siebie, aby upewnić się, że nic za mną nie stoi. Ja? Wabikiem? Straszne. Odwróciłam się raptownie w stronę Dana, który już ruszył dalej korytarzem, trzymając dłonie schowane w kieszeniach. Natychmiastowo podbiegłam do niego. Co to miało znaczyć? Nic takiego. Nie przejmuj się tym. Tam coś było, prawda? Coś stało za mną? No, w sumie to tak. Pocieszycielem to ty nie możesz zostać. Dlaczego mówisz to z taką obojętnością w głosie? Bo nie ma się czego bać. Może dla ciebie. Na ból muszyłam się nieco, gdyż odniosłam wrażenie, że w tym momencie potraktował mnie jak dziecko, ale nie zamierzałam zbyt długo zachowywać się w taki sposób. Jestem damą, a damie nie przystoi martwić się o takie rzeczy. Boże, co? Zwłaszcza, że... co? Są inne sposoby na to, aby odegrać się na chłopaku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Łódź. Okej, to zgłaszam, że literówkę znalazłam. Nie, no pewnie to będzie dopracowane. Wypięłam do mnie pierś, po czym splotłam ręce za plecami i przyspieszyłam kroku. Idąc tak koło niego, uchyliłam się, chcąc raz jeszcze spojrzeć w jego oczy. Dan, ale przyznaj, dobrze się spisałam, odnajdując dla ciebie to miejsce, prawda? Fakt, trudno zaprzeczyć. A to znaczy, że należy mi się nagroda, co nie? Jaka niby? On się za... Weź nie strasz go! Odwrócił swoje spojrzenie w moją stronę, pytając... Co znaczy? Czym jest ta rzecz, o której wspominałeś? Czym jest to coś, czego szukasz? I co jest nie tak z tym miejscem? Zagadałam lekkim, dziewczęcym, humorystycznym tonem, wyciągając z kieszeni mini aparat, trzymając go w swoich miękkich i przyjemnych w dotyku łapkach. Teraz to wyglądasz jak wiewiórka. Wiewiórki to miłe i sympatyczne stworzonka. Zgadzam się. Spojrzałam na niego poważniej. A więc? Jaki jest powód? Dotarliśmy do schodów prowadzących do kolejnej z piwnic. Jako że było ciasno, to Dan wszedł jako pierwszy, stopniowo zagłębiając się w coraz to większą ciemność. Przywołałam do siebie jedną z nanokostek, tak że wzniosła mi się tuż nad głową. Uruchomiłam w niej tryb latarkowy, abyśmy widzieli, co znajduje się przed nami. W tym miejscu dusza Mikołaja Ferna została uwolniona. Uwolniona? Od czego? Powiedzmy, że... klątwy. Tak, to chyba najlepsze i najprostsze określenie. Brzmi się, jakby kryło się za tym coś jeszcze. Trudno zaprzeczyć. Zaśmiał się. Jako Mikołaj Fern, nie dane było mi tak po prostu odejść. Będą spoilery, tu będą teraz spoilery. Gdy umarłem, ludzie spiskujący przeciwko mojej rodzinie postanowili wykorzystać okazję i uczynili to w najbardziej świński sposób, jaki tylko mogli. Nakładając na moją duszę klątwę. Na czym polegała? Krótko mówiąc, na tym, że wykończyłem wszystkich członków swojej rodziny, których za życia starałem się za wszelką cenę chronić. O mój Boże! O Jezus Maria, naprawdę? Ale naprawdę świnie. Jak mogli? Ja pierdzielę. Ale dlaczego tak oni nie lubili tej rodziny, co? Dlatego trzeba skończyć grę. Ale jak mi jest przykro, że ciebie to spotkało. Tak więc mówisz, że twoja dusza została tutaj uwolniona. W takim razie po co była ci moja pomoc z odnalezieniem tego miejsca? Czy nie
Nie pamiętałem go. Wiedziałem, że istnieje, ale nie wiedziałem, gdzie się znajduje. Okej. Czułem jednak, że tobie uda się je znaleźć. W końcu, kto jak nie ty, madam? Zerknął za siebie kątem oka, uśmiechając się do mnie leciutko. Czy to był komplement? To był komplement, prawda? Na pewno był. Czułam, jak robi mi się ciepło, a przy tym robi się jakaś taka dziwnie rozmarzona. Zakochana? Szybko jednak doszłam do siebie, gdy moja reporterska dusza zaczęła o sobie przypominać. A w jaki sposób tak właściwie uwolniono cię z tej klątwy? Udało się to dzięki pewnej odważnej, choć momentami ciut wścibskiej dziewczynie. Zeszliśmy po schodach. Przed nami rozciągał się długi korytarz, z którego końca wydobywała się czerwona smuga. Ostatni członkowie rodziny Fernów skryli się właśnie w tym miejscu. Wiedzieli, że moja przeklęta dusza prędzej czy później tutaj dotrze. Dlatego postanowili zastawić na mnie pułapkę. Dan ułożył dłoń na fragmencie drzwi, który uchował się do dzisiejszych czasów. Wow. Pchnął je lekko do przodu, tym samym odsłaniając nam w pełni zawartość kryjącego się za nimi pomieszczenia. Moją uwagę przykuły nieliczne wzory znajdujące się na ścianach. To, na co patrzysz, to fragment pieczęci. Wszystkie malunki tworzą jedną wielką całość, łącznie z tymi na suficie. Są niczym zarzucona sieć, której celem jest unieruchomienie swojego celu. Okej. Czekałam, aż ktoś gdzieś zacznie czytać. Wtedy zrozumiałam, że to aluzja do sarkofagu ustawionego na środku. Podeszłam do niego, aby przyjrzeć się uważniej. Te dziwne wzory miejscami były także i tutaj. Obecni tu wtedy Fernowie próbowali zatrzymać mnie jak najdłużej. Chcieli kupić jak najwięcej czasu dla Iris, której celem było oswobodzenie mnie. Iris? Tak nazywa się ta dziewczyna, o której wspomniał? Czyli w takim przypadku to oznaczałoby, że... To ona tutaj spoczywa? Ojej. Dan ułożył dłoń na wierzchniej warstwie sarkofagu i przejechał po nim swoją dłonią. Iris oddzieliła klątwę od mojej duszy, ale w zamian musiała ściągnąć ją na siebie. To wydarzenie pozbawiło ją życia. Ojej, jak mi przykro. Nie no, smutne naprawdę. I on to w ogóle taki smutny, nie wiem. Weźcie, no. Spojrzał na fragment pieczęci niczym mechanik na samochód, mówiąc przy tym dalej. Fernowie, którzy przetrwali konfrontację ze mną, złożyli jej ciało do tego grobu, a następnie aktywowali obecne tu pieczęcie. Wszystko po to, aby klątwa już na zawsze pozostała w jej ciele i nie mogła się wydostać, uczynić większej szkody. Nie mogła wydostać? Przepraszam, ona mnie rozbawiła teraz. Zaczęłam się głupio uśmiechać, gdy udało mi się dodać przysłowiowe 2 do 2. Uśmiech przeszedł w lekki śmiech, taki tyci nerwowy, jakby z pewności, czy ten chłopak nie zechce otworzyć. sarkofagu. Nie no, dobra, spokojnie. On jest rozsądny, na pewno nie zrobi czegoś tak niebezpiecznego. Otworzę sarkofag. Za dużo wymagasz od niego. He? Czy to jakiś żart? Co? Jak? Dlaczego? Madam, panikujesz. No, powiedziałeś, że ta dziewczyna została tutaj zamknięta z pewnego ważnego powodu. Owszem. Czy to nie jest ciut niebezpieczne? Jest. To dlaczego mówisz to z taką obojętnością? Bo nie ma się czym przejmować. Jesteś pewny? Oczywiście. No nie wiem. Nie wiedziałam, czym mogę wierzyć jego słowom. Z drugiej jednak strony wyszłabym pewnie na kompletną hipokrytkę, gdybym w dalszym ciągu próbowała powstrzymać go od podjętego przez niego zamiaru. Zwłaszcza, że mi również pomógł, gdy miałam problemy z ostatnim diabłem. Nie wiem, o jakich diabłów chodzi, nie chcę wiedzieć. Niemniej nie potrafiłam jakoś pogodzić z tym faktu, że za moment będzie grzebał w ludzkich szczątkach. Bleh.
Świadomość tego wywołała we mnie raczej mieszane uczucia. Nie potrafiłam również zrozumieć, w jaki to niby sposób ma pomóc tej dziewczynie, która już od setek lat nie żyje. Przez jego dłoń przeszła fala energii, która rozeszła się na cały sarkofag. Obecnie na niej malutki zaczęły błyszczeć, a następnie świecić coraz to bardziej oślepiającym blaskiem. No dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Wyglądał niczym chirurg, który za moment zatopi dłonie w ciele pacjenta. Malunki naścienne również zaczęły błyszczeć, a następnie rozpadać się i odpadać od ścian niczym skruszone szkło. Usłyszałam dźwięki luzowanego wieka od sarkofagu. Zaśmiałam się trochę nerwowo. Zaraz. Dan, to są szczątki. Ludzkie szczątki. Czy grzebanie w nich to nie jest jednak częściowa przesada? Profanacja zwłok? Nie. Okej. Ale mimo wszystko, jak się nad tym zastanowić, to... Dotknął pokrywy i uniósł ją w górę, odsłaniając nam tym samym ją. Przyznam, że nie tego się spodziewałam. Wow! Ej, ona się nie rozłożyła. Okej, śliczna dziewczyna, śliczna. Zamiast rozpadającego się truchła, moim oczom ukazała się białowłosa dziewczyna, wyglądająca jakby zapadła w długi, niekończący się sen. Witaj, Iris. Boże, jak on to powiedział! Masakra! Ułożył swoją dłoń na jej dłoni, a chwilę później dotknął jej policzka, uważnie się w nią wpatrując. O mój Boże, to jest chyba jego jakaś luba, mi się wydaje. Następnie pogładził po włosach, z których wydobyły się śladowe ilości jakiejś czerwonej energii, która niczym dym wzniosła się ku górze, a następnie rozpłynęła w powietrzu. Wpatrywałam się w to z zaciekawieniem. Ta energia wygląda na pozostałość po procesie regeneracyjnym. W sumie to zadziałało całkiem nieźle. Tylko kolor włosów ma inny. Reszta się zgadza. Okej, a jaki miała wcześniej? Uniósł dłoń i trzymał ją nad jej klatką piersiową. Nie wiem, co starał się uczynić, ale w rezultacie tego kolejne ślady czerwonej energii wydobyły się z ciała Iris, aby niedługo po tym rozpłynąć się w powietrzu. Regeneracja ciała zakończyła się kilkanaście lat temu. Wygląda na to, że rdzeń klątwy znacząco osłabł, gdy został wyrwany z mojej duszy i umieszczony w jej ciele. Obecnie jest w takim jakby stanie uśpienia. Okej, ułożył dłoń na jej barku, a następnie przejechał nią wzdłuż ramienia. W tej chwili jego ręka została odrzucona nieco do tyłu pod wpływem kolejnej porcji czerwonej energii. Nic ci nie jest? Rozruszał nadgarstek. Nic. Trzeba przyznać, że wciąż potrafi dać kopa. A więc, co teraz? Fajnie by było, jakby udało się wsadzić do tego ciała duszę Iris przy jednoczesnym usunięciu z jej ciała rdzenia klątwy. Obawiam się jednak, że na dłuższą metę takie coś mogłoby z automatu zdegradować ciało i zaistniały proces regeneracyjny. I wszystko byłoby pozamiatane. Im dłużej przyglądałam się Danowi, to tym bardziej odnosiłam wrażenie, że zachowuje się w nieco dziwny sposób. Zerkał co jakiś czas w kierunku jednej ze ścian, albo podśmiewywał się kompletnie bez powodu. Innym razem spojrzał nad siebie w pełni poważnie, jakby chciał zdzielić po głowie jakieś niesforne dziecko. W sumie to dobry pomysł. Że jaki? Chyba najbezpieczniej będzie, jeżeli w tym przypadku zwrócę się do kogoś o pomoc. Aha. Jedna puszka, druga puszka, trzecia. Zaraz, tego nie chciałam. Co jest nie tak z tym automatem? Czuję się obecnie niczym dziecko grzebiące w mrowisku. Automat z napojami, przed którym stoję, momentami odmawia posłuszeństwa. Dla przykładu, zamiast mojego ulubionego napoju gazowanego wyrzuciło mi puszkę z wodą niegazowaną. Troszkę się zdziwiłam, tak swoją drogą, to pierwszy raz w życiu widziałam wodę niegazowaną w puszce. No dobra, czas przejść do bardziej zdecydowanych kroków. Też w sumie nie widziałam. Zbliżyłam się do bocznej części automatu i włożyłam za jego swoją dłoń. W poszukiwaniu kilku magicznych kabelków i jednego przycisku. Gdzieś to musi być. W końcu poczułam, jak opuszek mojego palca dotknął poszukiwanego przycisku. No, i voilà.
Stanęłam ponownie pełna dumy przed automatem i śledziłam z triumfalnym uśmieszkiem, jak zaczyna pracować. Wyczekiwałam mojego ulubionego napoju. Nawet łapki miałam już przygotowane, aby sięgnąć po wybraną przeze mnie puszkę, gdy tylko ta pojawi się przed moimi oczami. No dalej. Nagle automat całkowicie się wyłączył, a ja wpatrywałam się w niego przez moment z zastanowieniem, dlaczego tak się stało. Co jest z nim nie tak? Wszystko. O! Dotknęłam go swoją delikatną dłonią i wtem wyleciała z niego cała sterta puszek. Czułam się jak na środku oceanu, będąc przy tym na tej ratwie, która przecieka miejscami. Okej, nie do końca o to mi chodziło, ale... Zgarnęłam tyle puszek, ile tylko byłam w stanie unieść. Byłam obładowana po brzegi. Chyba zawsze się przydadzą. Ta. Czułam, że zaraz zacznę podskakiwać niczym radosny zajączek, czując, że dzisiaj będzie dopisywać mi szczęście. Szybko jednak uznałam, że nie ma sensu tkwić tu dłużej. Niestety, gdy obróciłam swoją głowę, to spostrzegłam, że stoją obok mnie dwaj mężczyźni z tazu. Nie wiem, co to tazu. Mieli na sobie garnitury, a do tego okulary, przez które nie w sposób było dostrzec ich spojrzeń. O cholewka, goryle! Wypsnęło mi się, gdy ich zauważyłam. Szybko jednak ogarnęłam. Rozpostarłam swoje dłonie, wypuszczając tym samym na ziemię wszystkie przed momentami podniesione puszki. Krótko potem wykonałam teatralny piruet i przywitałam się najbardziej sympatycznie, jak tylko potrafiłam. Miło panu poznać. Jak tam dzionek? Odnosiłam wrażenie, że jeden z nich ze szczególnym zainteresowaniem patrzył na moją nanorękawicę, którą miałam na dłoni. Impulsywnie ułożyłam ręce za swoimi plecami, uśmiechając się, jakbym coś napsociła. Automat z napojami wydał brzęczący dźwięk i wypluł z siebie jeszcze jedną puszkę, która wylądowała na otaczającej mnie kupce innych. Może puszeczkę? Jest duży wybór, jak widać. Czułam, że muszę jakoś rozluźnić atmosferę. Tylko jak? Ale co oni chcą od niej? Boże, nie wiem! Popatrzyłam na nich przez moment, po czym wykonałam teatralny obrót i mrugnęłam okiem. Dobrze, że panowie przyszli. Automat się zepsuł. Trzeba go naprawić. Ale ja biedna i niepozorna dziewczyna nie jestem w stanie zrobić tak trudnej i skomplikowanej rzeczy. Nic mi nie odpowiedzieli, nadal patrzyli na mnie i to w taki sposób, jakby chcieli mnie wsadzić do więzienia za niewinność. Zbliżyłam się do jednego z panów i szturchnęłam go w łokieć, puszczając przy tym oczko, a także się uśmiechając. Polecam skorzystać. W tym automacie jest bardzo duży wybór. Dlaczego oni się nie odzywają? To jest creepy. Oddaliłam się od nich, wesoło podskakując i jeszcze na odchodne machając dłonią na pożegnanie. Życzę panu udanego działka. Gdy oddaliłam się od nich na pewną odległość, to stopniowo zaczęłam przyspieszać kroku, aby jak najszybciej stracić ich z oczu. Zwolniłam dopiero po dotarciu do rozwidlenia, gdzie schowałam się, się za jednym z korytarzy. Niewiele brakowało. Muszę bardziej uważać. Po wczorajszym dniu jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że kręcenie się w pobliżu Dana nieraz może wiązać się z jakimiś kłopotami. Z drugiej jednak strony zawsze mogą wiązać się z jakąś ciekawą informacją. Dlatego była to sytuacja w sam raz dla mnie. Śmiałam się niczym mistrz zbrodni. No bo przyznajcie, odnalezienie głównej siedziby tajnej jednostki, jaką jest TAS, w gąszczu dokładnie niezabezpieczonych informacji, niewątpliwie należy zakwalifikować jako niezwykły wyczyn. Szkoda mi jednak trochę tego pana taksówkarza. Tak, więcej spoilerów, więcej! Myślałam, że zejdzie na zawał, gdy zobaczył Dana niosącego ciała Iris. Brakowało mi jeszcze tylko pytania o to, czy pan taksówkarz może pożyczyć łopatę. Samo wspomnienie o tym sprawiało, że na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Koniec stania. Pora wracać do Dana. Stwierdziłam, gdy minęła mnie pewna pani, która krzywo spojrzała na mój uroczy, a może i nawet ciut przerażający w tym momencie uśmiech. Ruszyłam w drogę powrotną, kawałek dalej, i moją uwagę przykuły migające na suficie jarzyniówki. Mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze. Dan twierdził, że tazowcy dysponują sprzętem, który podobno byłby w stanie pomóc w bezpiecznym wybudzeniu Iris. Ciekawe, czy zdało się z nimi jakoś dogadać. No, ciekawe. Nie lepiej byłoby ją odesłać do normalnej placówki medycznej?
Dan skrzywił się na te słowa i spojrzał jak spod byka na swoją rozmówczynię. Co miałbym im niby w tym szpitalu powiedzieć? Prawdę! Cześć, przyniosłem wam dziewczynę, która chyba żyje, tak mi się wydaje, ale jest nieprzytomna od przeszło 500 lat. A, i uwięziona w niej jest pewna malusia klątwa, która może was wszystkich i wszystko zrównać z ziemią. Zrozum, że to, co chcesz zrobić, to... Nie wiem, kto to jest w ogóle, ta Lena. Wpatrywał się w nią, jakby właśnie miał przed sobą dziecko, któremu próbuje wytłumaczyć proste i oczywiste rzeczy. Gdy tak ze sobą debatowali, to moje spojrzenie powędrowało w stronę wielgachnego ekranu, na którym przez jedną z kamer możliwe było obserwowanie Iris. Kurczę, mam tu już godzinę na liczniku, a ja tak bardzo chcę wiedzieć, co dalej. Ale nie chcę spoilerów, ale chcę wiedzieć, co dalej. No, mądre naprawdę. Spała pogrążona w wiecznym śnie na jednym z łóżek w innym pokoju. No dobra, czas, aby Tatiana Mika wkroczyła do akcji. Rzekłam pewnym głosem, podchodząc do nich kociem krokiem, jakbym chciała się połasić. Czułam, że należy rozluźnić atmosferę. Dan, hej Dan, spójrz! Zerknął na mnie kątem oka, jakby w wyczekiwaniu na moje kolejne słowo. Stałam tak ze splecionymi za plecami rękoma, niczym modelka. Na co mam patrzeć? Na mnie! Śliczna jestem, prawda? Prawda? Tak! Lena również spojrzała na mnie w podobny sposób jak on. To zabawne, bo w tym momencie wyglądali niczym rodzeństwo. Ponadto melduję, że misja wykonana. Niestety straciłam towar. Automat się zepsuł. To ty jesteś tą hakerką, prawda? Gdy się do mnie odezwała, to czułam, jak przychodzą mnie ciarki po plecach. Prędko wyprostowałam się i zasalutowałam. Tak, jest! Jednak zapewniam, że było to zupełnie przypadkowe. Szukałam... czegoś szukałam. Doprawdy. Ależ oczywiście. Czy te oczy mogą kłamać? Moje spojrzenie w tej chwili wyraźnie musiało działać na nią deprymująco. No ale przynajmniej udało mi się rozluźnić nieco panującą między nimi atmosferę. Wiesz, że zawłam idzie się do pudła? Słyszałam. O Boże. Okej, może to i rozładowałam atmosferę, ale teraz tu ja poczułam się zmieszana. Zrobiła to, bo ją o to poprosiłem. Nie rób więcej z tego powodu problemów. Okej? Wtrącił się tam Dan z tym swoim uśmieszkiem. Lena patrzyła na niego, krzywo, ale w końcu machnęła na to ręką. Chciałam zażartować w jakiś fajny i trafny sposób, ale chyba nie do końca by mi to w tym momencie wyszło. Czuję, że nieważne jaki żart bym powiedziała, to spaliłabym go od razu. Danie Ternie, jesteś niemożliwy. Taki już mój urok. Żeby przychodzić do nas z tą uśpioną dziewczyną i oczekiwać od nas, że wybudzimy ją pomimo oczywistego niebezpieczeństwa, jakie to za sobą niesie? Co ty sobie wyobrażasz? Nie jesteśmy instytucją charytatywną. Ja też nie jestem. Ale mimo to pomogłem wam już nieraz przy sprawach, którymi się zajmowaliście. Teraz pora, żebyście się zrewanżowali. To co innego. To dokładnie to samo. Dodatkowo zajmujecie się właśnie sprawami natury paranormalnej. Można więc śmiało powiedzieć, że ten przypadek to część waszej pracy. Pozwoliłam dodać także kilka słów od siebie, podchodząc do Dana i łapiąc go za ramię. Temu chłopakowi ciężko odmówić, kiedy się uprze. Zapewniam. Tatiano, dlaczego złapałaś mnie za ramię? Nie wiem. Bo cię lubię. Odparłam lekkim tonem w odpowiedzi na jego przymrużone spojrzenie. Poza tym, nieważne jak rozsądnych argumentów, ta kobieta by używała do presji, jaką potrafi wywoływać, i Dan potrafi być bardzo duża. Jestem pewna, że doświadczyła tego w tym samym momencie. Zrób po prostu to, o co cię prosi i tyle. I po problemie, zrób co ci każe. Nie wiem, czy moje słowa podparte moim uroczym uśmiechem były w tym momencie jakoś przekonujące, ale koniec końców przestała protestować. Jak duże są szanse na to, że coś pójdzie nie tak? Niemal stuprocentowe. Nie mogę uwierzyć, że mówisz to tak otwarcie. A co? Wolisz, żebym kłamał? Pomóżcie mi ją wybudzić
a resztę zostawcie mnie. Będę czekał na korytarzu tuż obok jej pokoju, gdy będziecie ją wybudzać, aby być w stanie zareagować od razu, gdy coś się stanie. Oki? Rzekł w pełni neutralnie, jakby to było coś prostego i oczywiste. Oczywistego chyba. Równie oczywistego jak wstawanie do szkoły z samego rana albo spanie na nudnych lekcjach. Mojemu spojrzeniu nie umknęło jednak jego dziwne zachowanie, takie same jak to, które miało miejsce, gdy odnaleźliśmy ciało Aelis. Sprawiło wrażenie, jakby uśmiechał się, ale nie do mnie czy do Leny, ale do kogoś innego. No chyba, że Dan cierpi po prostu na rozwojenie jaźni i uśmiecha się do ścian albo innych różnych przedmiotów. Zanotowałam to w swoim notatniczku. Madam, oczy ci się świecą. Zdaje ci się, Danie Ternie, zdaje się. Minęło kilka godzin do chwili, gdy podlegający pod Lenę personel medyczny przeprowadził analizę obecnego stanu Aelis, a także odnalazł problem, którego usunięcie przynajmniej w teorii powinno pozwolić na jej wybudzenie. Gdy zdecydowano o przejściu do następnego etapu, w całym pomieszczeniu, w którym się znalazłam, zapanowało głębokie poruszenie i nie mniejsza obawa przed tym, że coś pójdzie nie tak. Dan, tak jak to powiedział wcześniej, czekał na korytarzu tuż przed wejściem do pokoju, w którym odbywał się cały zabieg. Szkoda, że nie mogę mu towarzyszyć. Zamiast tego zostałam uziemiona tutaj. Ale spokojnie, żadna informacja mi nie umknie. Rzekłam, ciesząc się na myśl, że mam swoje urządzonka. Boże. Przystępujemy do procedury wybudzania. Urządzenie pierwsze i trzecie, aktywacja. Wow. Na obecnym przed moimi oczami ekranie śledziłam całą sytuację wyspecjalizowanym maszyny sterowane zdalnie przez personel medyczny poruszały się naokoło łóżka, na którym leżała Aelis. Nagle jedna z nich zatrzymała się w trakcie pracy, gdy tylko spróbowała podpiąć do jej głowy jakieś mikrourządzenie. Awaria sprzętu. Maszyna trzecia nie ruszy dalej. Ale to niemożliwe. Przecież ten sprzęt sprawdzaliśmy wczoraj. Aktywacja urządzenia siódmego. Podepnij zamiennik. Inna z maszyn podjechała do górnej części łóżka, tak aby móc przybliżyć coś na wzór skanera do jej głowy. Gdy do tego doszło, zapanowała cisza. Sama nie jestem dokładnie pewna, ile czasu lekarze pracowali w ciszy i skupieniu, ale w pewnym momencie jeden z nich odezwał się do Leny. Podpięliśmy się do blokady w jej umyśle. Możemy przystąpić do jej zdjęcia w każdej chwili. Rozpocząć niezwłocznie. W normalnych okolicznościach pewnie cyknęłabym kilka fotek, ale to całe napięcie, jakie towarzyszyło obecnym tu ludziom, na swój sposób udzieliło się także mnie. Po prostu trwałam w wyczekiwaniu, tak jak reszta. Przerwać. Coś się dzieje z... Dwie kolejne maszyny przestały działać, a krótko potem zostały zmiażdżone, zupełnie jakby coś wcisnęło je w ziemię. Było to coś nieoczekiwanego. Tym bardziej mnie dziwi fakt, że co niektórym ludzi ogarnęło przerażenie. Do diabła! Przerwijmy to! To zbyt niebezpieczne. Wiem, ale... Kontynuować! Czas mijał, zdawał się ciągnąć bez końca. Do końca zabiegu na szczęście obyło się bez dalszych strat w sprzęcie. Lekarze, którzy brali udział w tym wydarzeniu, wydawali się odetchnąć z ulgą, gdy tylko ich działania zakończyły się sukcesem. Sama nie wiem, czy ta ulga była spowodowana brakiem dodatkowych komplikacji, czy też samym napięciem, jakie towarzyszyło wszystkim tu zebranym już od pewnego czasu. Procedura zakończona. Z jakim rezultatem? Aktywność mózgowa pacjentki została w pełni przywrócona. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Rzekł ciężkim głosem, pełnym wyraźnych obaw. Sama Lena też nie była do końca pewna, czy dobrze uczyniła, ulegając namowom Dana. W tej chwili nie pozostało jednak już nic więcej, jak wypatrywać rezultatów podjętych działań. Ciepło ciała pacjentki stabilizuje się. Płuca zaczynają pracować. Oddycha. A to nie oddychała przez cały ten czas? Łapała wdech za wdechem z lekkim trudem.
zupełnie jakby zapomniała, jak to się robi. Stopniowo jednak jej oddech wyrównywał się, a gdy do tego doszło, to zdołała nawet unieść nieco rękę ku górze, po czym upuściła ją ponownie na łóżko. Nie umknęło moim oczom to, jak stopniowo zacisnęła pięść. W końcu zmarszczyła brwi, próbując otworzyć oczy. Nie była w stanie jednak tego zrobić. Przychodziło jej to z wyraźnym trudem. Coś jest nie tak z jej odczytami. Co takiego? Wygląda jakby panikowała. Jej oddech znacznie przyspieszył. Uspokójcie ją! Podać środki uspokajające. Prędko. Maszyna ustawiła się po prawej stronie Iris, a następnie wysunęła ku niej podnośnik ze strzykawką. Jej dłoń szybko go pochwyciła, gdy ten stopniowo się do niej przybliżał. Wow! Zmiażdżyła go, a chwilę po tym wszystkie maszyny w pomieszczeniu w trudny do wytłumaczenia sposób, nie ruszając się nawet z łóżka, wszystkie zostały wciśnięte w ziemię. Aktywność wzrasta! Nigdy nie widziałem czegoś takie! Pomimo początkowych trudności otworzyła w końcu oczy. Szybko i zdecydowanie. Ona nas zabije. Ona nas zamorduje. Uciekać! Temu wydarzeniu towarzyszyła jakaś trudna do opisania fala dźwiękowa, która momentalnie doprowadziła do awarii kamery, przez którą mieliśmy podgląd na salę, w której się znajdowała. Co się... Nie wiem. To jest... Łączność została zerwana. Do naszych uszu zdołałby dotrzeć także jakiś hałas, jakby coś się zawaliło. Przywróćcie zasilanie! Prędko! Na sali zapanował popłoch i poruszenie. Była to też zarazem chwila, w której dosłownie nikt nie zaprzątał sobie mną głowy. Schowałam się za ścianą i przyjrzałam uważnie obrazowi przesyłanemu przez moje mikrourządzenia. Jedna z nanokostek przelatywała właśnie przez szyb wentylacyjny, a gdy już się z niego wydostała, to umożliwiła mi obserwowanie wydarzeń, które miały właśnie miejsce tuż przy pokoju Iris. Ujrzałam Dana wpatrującego się w kłęby dymu. Stopniowo z tego dymu wyłoniła się postać kobieca. Yo! Yo! What the Dan, rozwalasz mnie! Rzucił luźne przywitanie, na które ta nie zareagowała ani słowem. Iris, to nie jesteś ty, prawda? Fakt, bywasz kapryśna. Ale nie pamiętam, abyś miała przy tym jakieś destrukcyjne zapędy. Skomentował, otrzypując swoje ubranie z unoszącego się w powietrzu pyłu. Pozostaje więc jedno zasadnicze pytanie. Kim lub czym tak właściwie jesteś? Zrobiła kilka kroków przed siebie wprost ku niemu, wyłaniając się przy tym stopniowo całkowicie z dymu. Różnisz się od piętna, które prześladowało moją duszę po śmierci, jakiej doznałem jako Mikołaj Fern. Masz w sobie coś innego. Coś intrygującego. Kolejny krok wygiął kawałek podłogi pod jej stopą. To było niczym cisza przed burzą. Gdy podniosła dłoń, stało się coś niesamowitego. W jej dłoni pojawiło się ostrze i ona nas zaraz zamorduje. Kształt, jaki się ukazał, przywodził mi na myśl coś na wzór wielgaśnego oręża o niematerialnej formie. Ustawiła się do szarży na swojego przeciwnika, a następnie ruszyła przed siebie z niesamowitą prędkością. Czyli wolisz, abym wszelkie informacje wyrwał z siebie siłą? Dobrze, niech więc i tak będzie. Jej cięcie zostało zablokowane przez niewidzialną siłę, która otaczała Dana. Z łatwością odbił jej atak, wyrzucając ją przy tym w powietrze i rozpraszając ostrze. Czyżby włączył ci się agresorek? Ja pierdykam! Jesteś wielki normalnie. Wylądowała i poderwała się na równe nogi. Jej szybkość zdawała się nie robić na nim większego wrażenia. Nawet nie spojrzał na nią. Po prostu odwrócił się i niespiesznie uniósł dłoń, tak jakby doskonale przewidział, w którym miejscu jej głowa za moment się pojawi. Teraz moja kolej. Berek! Okej, dał jej pstryczkę w czoło, lekkiego i niepozornego, ale przy tym wystarczająco silnego, aby odrzucić ją od siebie. Z trudem odzyskała równowagę i zdołała się zatrzymać, nim z impetem przykrzmyciła w ścianę. No, to skoro pierwszą wymianę uprzejmości mamy już za sobą, to może teraz porozmawiamy na spokojnie, co? Nie patrz!
Wow, oczy jej się świecą. Nie patrz na mnie z góry, ty parszywy kmiocie! Popamiętasz mnie! Uparta jesteś. Jej ciało otoczyła czerwona smuga, z której biło coś nietypowego. Samo patrzenie na to sprawiało, że serce podchodziło niemalże do gardła, a pierwszą myślą, jaka przychodziła do głowy, był strach przed swoją własną śmiercią. Strach pojawiający się w sposób niekontrolowany, samoistny. A mimo to Dan jedyne co robił, to ziewał i grzebał sobie w uchu! Boże, typie! Powagi trochę! Zupełnie jakby temat śmierci nie robił na nim nawet najmniejszego wrażenia, jakby spojrzał na nią niemrawo i skomentował. Ktoś tutaj wstał lewą nogą? Nagle zniknęło i pojawiło się tuż przed nim. Wydobywające się z niej strumienie czerwonej energii uderzały naokoło po pomieszczeniu, w którym się znaleźli, czyniąc mu przy tym niemałe szkody. Podniosła rękę do góry ponownie, materializując w niej ostrze. Zamachnęła się... Nie doczytałam! Wow! Chybiła, przepoławiając tym samym ścianę i wywołując uniesienie się kolejnej kłęby dymu. No to jak będzie? Pogadamy w końcu, czy masz zamiar dalej to ciągnąć? Jeżeli tak, to ostrzegam, może stać ci się krzywda, a tego bym nie chciał. Zrób mi przysługę i pozwól, abym cię wreszcie wykończyła! To diabła, dlaczego dziewuchy muszą być takie uparte? Ale ma naprawdę ładne oczy. Zamachnęła się prawą ręką w celu uderzenia Dana w twarz i o dziwo udało jej się to. Trudno jednak było nie zauważyć, że nawet nie starał się tego uniknąć. W zasadzie to można powiedzieć, że stała się wtedy bardzo dziwna rzecz. Cała siła, jaką włożyła w uderzenie, zdawała się rozpłynąć i nagle odbić się od Dana, wyginając w tym samym jej rękę. Zachwiało nią to wyraźnie. Straciła czujność i nie zauważyła go, gdy nagle pojawił się tuż obok i wyszeptał jej do ucha kilka słów. Koniec zabawy. Czyli on się z nią tylko bawił, te? Bardzo ciekawe. Wróciła się raptownie, uderzając w niego naprzemiennie falami krwisto-czerwonej energii i cięciami ostrzem. Dan raz za razem unikał jej coraz to bardziej chaotycznych ataków. A ona raz za razem coraz bardziej starała się go dopaść. Sprawiała wrażenie bestii zagonionej w kozi róg. Trudno było nie zauważyć, że po każdej kontrze swojego przeciwnika cofała się. Jakby mierzyła się właśnie z potężną nawałnicą, która spycha ją systematycznie do tyłu. Doszło w końcu do sytuacji, gdy Dan uchylił się przed kolejnym ciosem i ułożył dłoń na jej brzuchu. Szach mat. Ale jej pierdyknął. Potężna siła rozeszła się po całym jej ciele i uderzyła z ogromnym impetem. Tak wyraźnym, że odrzuciło ją i wbiło wprost w jedną ze ścian. Opadła po niej na ziemię niczym jakiś rozdeptany insekt. Próbowała się podnieść, ale bezskutecznie. I całe jej ciało odmawiało posłuszeństwa. To jak? Uspokoiłaś się już troszeczkę? Spojrzała na niego kątem oka z wyraźnie wyczuwalnym... wyczuwalnymi morderczymi zapędami. Przy tym trudno było także nie zauważyć bijącego od niej strachu. W konfrontacji z Danem wyglądała niczym przestraszona zwierzyna, która za wszelką cenę kurczowo stara się trzymać swojego życia. Przyjrzał się jej uważnie i wtem zauważył, że jej rany goją się momentalnie, wracając do wcześniejszego stanu. Okej. Po jakimś czasie zdołała klęknąć, opierając się rękami o ziemię. Rdzeń się rozgrzewa. Ciekawe. Faktycznie, masz duże zdolności regeneracyjne. Gdy tylko wydobrzejesz, to z pewnością rzucisz się na mnie ponownie. Nie miej mi tego za złe, ale muszę temu zapobiec. Dlatego też... Przyłożył palec do jej głowy, po czym raz jeszcze pstryknął prosto w jej czoło. O! Momentalnie straciła przytomność i opadła na jego barku. Ojej! Pośpi sobie grzecznie, a ja w międzyczasie zastanowię się,
Cóż by tu takiego z tobą zrobić? Trochę takie słodkie nawet. W taki oto sposób zakończyła się ich konfrontacja. Obserwując to przez kamerę swojej nanokostki, trudno było mi się powstrzymać przed wspomnieniami z chwili, gdy Dan rozprawił się z ostatnim diabłem. Dobła, błagam, by bez spoilerów, okej? Okay? Dlaczego? Ponieważ w scenie, którą teraz ujrzałam, było coś, co przypominało mi o tych wspomnieniach. Sposób, w jaki Dan objął Iris i z jakim spojrzeniem na nią patrzył, dawał mi wiele do myślenia. Nie wiem, kim dokładnie była dla niego w jego ostatnim życiu, ale faktem jest to, że nie zawahał się przed niczym, aby tylko przywrócić ją do życia. Ojej, ojejej, ten chłopak jest pokręcony i nie cofnie się przed niczym, jeżeli chodzi o sprawy, na których bardzo mu zależy. Tak samo jak nie cofnął się przed niczym, aby niegdyś uratować moje życie. Nie wiem po prawdzie, czy zrobił to z dobroci serca, czy też może dlatego, że miał w tym swój własny interes. Niemniej uznałam wtedy, że warto go obserwować. Danie Ternie jesteś kapryśnym i humorystycznym chłopakiem, a nie humorzastym? Są jednak chwile, w których mam wrażenie, że potrafisz zaskakiwać nawet samego siebie. O, jakie to było teraz słodkie! O Boziu, a ty kim jesteś? Niech to się już kończy, błagam. Bardzo ciekawe, naprawdę ciekawe i chciałabym grać już w podstawkę, żeby ją skończyć. Ale tutaj, no to już jest trochę za długo teraz, no. Od chwili, gdy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę ze swojego własnego istnienia, zaczęła nękać mnie wizja pewnego wydarzenia z przeszłości. Wizja będąca w istocie wspomnieniem należącym do kogoś innego. Ujrzałam pewną kobietę, która była odseparowana od świata zewnętrznego. To było niezwykłe, gdyż jej moce przechodziły przez moje serce. Nie były to jednak emocje, których mogłabym się po niej spodziewać. Wow, to co czułam zdawało się wręcz być tego kompletnym zaprzeczeniem. Bezwzględność, pustość, niewzruszenie była niczym czysta kartka papieru, na której nic nie zostało jeszcze zapisane. Do dziś pamiętam, jak odwróciła się i spojrzała na swojego rozmówcę, z którego oczami śledziłam tę sytuację. Nie miała prawa mnie ujrzeć, nie mogła zdać sobie sprawy z mojej obecności. A mimo to jej spojrzenie jasno dawało mi do zrozumienia, że moja obecność tutaj nie mogła być dziełem przypadku. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, do jasnego czorta? Ułożyłam dłoń na swojej głowie, pochylając się przy tym lekko. Wciąż czułam w niej dudnienie, jakby ktoś mi przyłożył. Powoli zaczynałam kojarzyć fakty. Przypomniałam sobie pstryczka w czoło, jakiego dostałam od tego dziwaka, który stanął na mojej drodze. Teraz jesteśmy Tom Iris, tak? Muszę uciekać. Nie mogę tu dłużej zostać. Chciałam się podnieść z łóżka, ale moje ciało wyraźnie odmawiało mi posłuszeństwa. Tu chodziło o coś innego niż brak sił. To było tak, jakby jakaś niewidzialna siła przyszpiliła mnie do tego łoża. Mogłam poruszyć się na pewną odległość, ale nic poza tym. Byłam jak szczur zamknięty w klatce. Po kilku próbach wyrwania się z tego zrozumiałam, że w ten sposób nic nie wskuram, że jedyne co robię, to tracę czas i siły. Czego oni ode mnie do diabła chcą? Nie wiem. Chcą zrozumieć, z kim mają do czynienia. Uniosłam głowę raptownie i rozjeżdżam się nerwowo, gdy tylko do moich uszu dobiegł dziewczęcy, łagodny ton. Albo z czym? Poczułam czyjąś obecność za mną. Odwróciłam się nerwowo, ale nikogo tam nie było. Gdy spojrzałam ponownie przed siebie... Cześć! Wpadłam się przywitać. Ta dziewczyna wyglądała zupełnie jak ja. Jedyne, co odróżniało ją ode mnie, to kolor włosów i oczu oraz spojrzenie. Nie mogąc uciec, patrzyłam uważnie na nią, będąc przy tym gotową na choćby najmniejszy przejaw agresji z jej strony. Jednak pomimo mojej czujności nie mogłam dostrzec w niej ani grama wrogości. Przykrzywiła głowę na bok i wpatrywała się we mnie niczym małe, urocze, przestraszone zwierzątko. Wyprostowała się i oddaliła kawałek od mojego łóżka, patrząc na mnie bez przerwy. Nie musisz się mnie obawiać. Zresztą, po tym co widziałam, to wydaje mi się, że jesteś o wiele bardziej przerażająca ode mnie. Dziewczyna zniknęła.
a następnie pojawiła się tuż nade mną, lewitując do góry nogami i krzyżując swoje spojrzenie z moim. Powiedz mi, jesteś człowiekiem czy potworem? Dlaczego milczysz? Powiedz, jestem ciekawa! A ty kim jesteś? Dlaczego duch wygląda dokładnie tak jak ja? Ponieważ jestem tobą. Jesteśmy jednym i tym samym. Ailey zrobiła salto w powietrzu i wylądowała na krawędzi łóżka, opierając o nie dłonie i zarzucając nogę na nogę. Wow! Wchodzenie w interakcję z przedmiotami wychodzi mi coraz lepiej. Okej! Szkoda tylko, że nie czuję miękkości tego łoża. Czuję się, jakbym siedziała na kamieniu. Próbowałam wstać raz jeszcze, wyrwać się stąd, ale po raz kolejny poniosłam porażkę. Odwróciła ku mnie swoje pytające spojrzenie. Co ty robisz? Chcesz stąd uciec? Patrzyła na mnie badawczo, aż w końcu na jej twarzy pojawił się drwiący grymas. Zaraz. Czy ty się mnie serio boisz? Przybliżyła się do mnie. Gdyby nie była duchem, to pewnie oparłaby swoje ramię o moje. Patrzyła na mnie kapryśnym wzrokiem. Wydawała z siebie wkurzające dźwięki, którym daleko było do przestraszenia kogokolwiek. Nie boję się ciebie. Dlatego z łaski swojej odczep się ode mnie. Niemiła jesteś. Choć w sumie to nie dziwię się. Powróciła na brzeg łóżka i zaczęła na przemian unosić i opuszczać swoje nogi, zginając je w kolanach niczym rozbawione dziecko. Z mojego punktu widzenia jesteś niczym noworodek, który dopiero co otworzył oczy i który nie wie, co się wokół niego dzieje. Noworodek, który chce uciec jak najdalej stąd, niszcząc przy tym wszystko, czego nie rozumie. Uniosła wzrok ku sufitowi. Moje życie zakończyło się w dość tragicznych okolicznościach, wiesz? Jednak nie mam o to żalu. Chciałam uratować bliskiego mi człowieka. Patrząc na to z perspektywy wielu lat, uważam, że to była dobra decyzja. Dzięki niej mogę z nim spędzać czas, chociażby teraz. Ponownie wzniosła się w powietrzu i zatrzymała się kawałek ode mnie. Miała zamknięte oczy, jakby przywoływała właśnie do swojej pamięci rozmaite wspomnienia. Po chwili otworzyła je i raz jeszcze skierowała ku mnie. Ciało, w którego posiadaniu jesteś, jest w istocie moim ciałem. Miałam nadzieję, że uda mi się je odzyskać, ale nie przewidziałam, że w międzyczasie zagnieździła się w nim nowa duszeczka. Twoja. O! Wylądowała na podłodze i zaczęła stąpać ku jednej ze ścian. No, ale o tym możemy porozmawiać innym razem. Czuję, że Dan się zbliża. Nie będę wam przeszkadzać w waszej miłej pogawędce. Do zobaczenia następnym razem! Rzekła, po czym przeniknęła przez ścianę i straciłam ją z oczu. Że niby moje ciało należy do niej. Co za nonsens. Co tutaj się w ogóle wyprawia? Drzwi do pokoju uchyliły się, a za nich wychylił się ostrożnie ten wkurzający chłopak, z którym miałam styczność ostatnio. Powolutku przybliżył się do mojego łóżka, z każdym jego krokiem czułam olbrzymią potrzebę unicestwienia go. No już, nie gorączkuj się tak. Mam nadzieję, że blokada, którą ustawiłem, nie przeszkadza ci zbytnio. Jaka blokada? Wiesz, problemem dla mnie byłoby, gdybyś zaczęła nagle tu szaleć. Zejdź mi z oczu, ty zapchlony pokurczu! Zapchlony? Był niczym rozweselony dorosły, którego wyzywało właśnie dziecko. Irytuje mnie to, bardzo irytuje. Porozmawiajmy. Nie mam mowy. Zdajesz sobie sprawę ze swojej obecnej sytuacji? Nie. To ode mnie zależy, co się z tobą stanie. Nie mam zamiaru brać udziału w twoich gierkach. Naprawdę? Czy to znaczy, że w takim razie mogę cię bez skrupułów i bez wyrzutów sumienia unicestwić? Nie rozumiem go, nie rozumiem tego, co w tym momencie poczułam. Zupełnie jakby żołądek podszedł mi niemalże do gardła, a moje dłonie zaczęły drżeć. Ten chłopak roztaczał wokół siebie bardzo nieprzyjemną aurę, która mnie przytłaczała. Byłam jak bezwiedny liść na wietrze, który leci dokładnie tam, gdzie wiatr zawieje. Do diabła nieważne, jak z tym walczyłam, nie potrafiłam się temu oprzeć. Widać, że zauważył, co obecnie czułam. Przysunął do sobie krzesło i usiadł na nim tuż przede mną. Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w dość niemiłych okolicznościach. Pozwól więc, że zaczniemy raz jeszcze. Nazywam się Dan Tern, a ty? Jakie jest twoje imię? Powiedz. Nie znam swojego imienia. Jedyne co pamiętam to strzępki wspomnień z mojej walki z tobą.
ten wpatrywał się we mnie, jakby poszukiwał czegoś, jakby próbował znaleźć jakiś zawieruszony puzzle, który pozwoliłby mu rozwiązać pewną zagadkę poprzez złożenie obrazu w całość. Mam więc rozumieć, że nie pamiętasz, czemu zniszczyłaś pomieszczenie, w którym cię wybudzono? Twoja mina mówi sama za siebie. A jakie uczucie pamiętasz jako pierwsze? Strach. Strach? Ty? Dobre sobie. Dan ironizował komicznym tonem. Jaki jest twój cel? Nie mam celu. Doprawdy? Jest tak, jak mówię. Jeśli mi nie wierzysz, to twoja sprawa. To nie jest kwestia tego, czy ci wierzę, czy też nie. Faktem jest, że stanowisz duże zagrożenie dla ludzi. Zastanawiam się w związku z tym, czy powinienem pozwolić ci odejść, czy może lepiej będzie przyjąć jakieś inne środki ostrożności. Zaśmiałam się złowrogo, gdy to powiedział. Środki ostrożności? I co niby zrobisz? Założysz mi obroże na szyję i będziesz prowadził niczym psa? Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś człowiekiem czy potworem? Pytanie, które mi zadał, było dokładnie tym samym, które zadała mi tamta dziewczyna Iris. Czułam się, jakbym była właśnie łapana w jakąś grę słowną. W związku z tym postanowiłam odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Jestem człowiekiem. Za to wy wszyscy, którzy mnie otaczacie, w moim odczuciu, jesteście potworami. Doprawdy. Zaśmiał się. Znowu. Wyraźnie się zaśmiał. Moja odpowiedź rozbawiła go, a to trochę wytrąciło mnie z równowagi. Co cię niby śmieszy? Twoje podejście. Nic więcej. No dobrze. Dziękuję za współpracę. Wobec tego, pora na kilka słów wyjaśnienia. Wstał z krzesła i podszedł do biurka, na którym leżało jakieś pismo. Wziął długopis w ręce i zaczął na nim pisać, jednocześnie mówiąc do mnie. Ciało, które posiadasz, należy do pewnej dziewczyny. Iris, tak? Już mi to powiedziała. Była tutaj? A to kapryśnica. Miała tego nie robić. Jej dociekliwość mnie wkurza. No cóż, nie da się zaprzeczyć. Coś w tym jest. Zaśmiał się. Chwilę po tym przybliżył się do łóżka i stanął tuż przed nim. W każdym razie, twoja dusza to kompletnie inna sprawa. Wygląda na to, że na przestrzeni lat ewoluowała ona z klątwy, którą pierwotnie obłożono mojego ducha. Można by więc powiedzieć, że masz w sobie coś zarówno ze mnie, jak i z Iris. Ciało od niej i elementy duszy ode mnie. Okej! I co jeszcze mi powiesz? Że jesteście moimi rodzicami? Zżartowałam sobie, na co ty spojrzał na mnie z przekąsem. Bardzo śmieszne. Podał mi do rąk kartkę, na której przed momentem coś pisał. Co to jest? Jako, że wydajesz się istotą ludzką, to wysyłam się na specjalny kurs, podczas którego będę cię bardzo uważnie obserwował. Jeżeli będziesz zachowywać się wzorowo, to cię wypuszczę. Jeśli z kolei zobaczę, że źródło twojej duszy trawi klątwa i stanowisz zagrożenie dla reszty ludzi, to cię unicestwię. Czyli będziesz niczym przedszkolanka? Serio, chcesz mnie mieć ciągle na oku? Czy to nie lekka przesada? O to już nie musisz się martwić. Chcę ci dać szansę. Od ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, czy też nie. Spojrzałam na kartkę i wczytałam się w jej treść. Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co widzisz. Od dziś nazywasz się Sana Gabler. Okej. Trzeba cię trochę uspołecznić, dlatego za kilka dni rozpoczniesz swoje życie w pewnej, pokręconej szkole. Zapoznam cię ze wszystkimi. Patrzyłam na tego chłopaka, jakby był niespełna rozumu. Szkoła, że co? Czy mu do reszty coś na rozum padło? Nie mam czasu na pierdoły, nie mam zamiaru taplać się w teatrzyku, który sobie zaplanował. Chciałam się podnieść i stanowczo zaprotestować, ale wtem przypomniałam sobie o krępującym moje ruchy zabezpieczeniu, który tu na mnie zostawił. Byłam jak mysz zagoniona w kozi róg. Patrząc na jego szczerzącą się gębę, ten wkurzający uśmiech, mogłam powiedzieć tylko jedno. Nie myśl sobie, że będę grała tak, jak mi zagrasz. Jeśli tylko pojawi się okazja do wykończenia cię, to bez wahania to uczynię i ucieknę. Ale dlaczego ty chcesz go wykończyć? Przysłuchiwał się moim słowom w skupieniu. W końcu ułożył kolano na brzegu łóżka i stopniowo się do mnie zbliżył, układając przy moim czole swoje palce. Przypominał mi się pstryczek, który wykonał podczas naszej walki. Bardzo bolesny, którego siła zniosła mnie daleko od niego.
Ten, który jednak wykonał teraz, wydał się leciutki i niegroźny, trwał tylko w pozie i uśmiechał się bez przerwy się... uśmiechał. Nie przeszkadza mi to. Próbuj, jeśli chcesz. Liczę na owocną współpracę. W taki oto sposób rozpoczęła się moja przygoda z tym irytującym chłopakiem. Wiedziałam, czułam, że jest w nim coś więcej niż to, co na co dzień sobą reprezentuje. Uznałam, że jeżeli chcę mu uciec, to muszę poznać jego sekret i słabości. Muszę zrozumieć, z czym się mierzę. W przeciwnym razie w każdej konfrontacji z nim poniosę porażkę. Obecnie czuję się niczym rozbitek na bezludnej wyspie. Nie wiem, co na mnie czeka. Cokolwiek by to jednak było, to zamierzam temu sprostać. Nie pozwolę na to, aby patrzył na mnie z góry. Zetrę ten jego uśmieszek z twarzy przy pierwszej nadarzającej się okazji. A gdy do tego dojdzie, to sprawię, że zacznie żałować, że stanął na mojej drodze. Czyżby koniec epizodu był? Czy to był rozdział, czy co? Tak. Ojeju, uśmiałam się, jak nie wiem, naprawdę mega mi się podobało, było interesujące, tak? Głosu postaciom użyczyli Dan, jaki, okej. Dobra, fajnie. Naprawdę, bardzo mi się podobało. Także, tak jak mówię, opening, okej. Tak, od niedzieli zaczynamy Akerfern 1 i nie mogę się doczekać, co tam dalej jest, bo no, tak jak mówiłam wcześniej, miałam zepsuty komputer, nie chciałam zaśmiecać Damiana komputera moimi rzeczami, więc teraz jak już mam swój, to nagram u siebie i tak, także wracamy do świata Akerfern. Bardzo jestem zadowolona, że do tego wrócimy, bo to mi się bardzo mega podobało. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej grze. Czy zamierzacie grać, czy nie, bo premiera jest, tak jak mówię, dzisiaj, czyli 15 maja. Gra jest dostępna na Steamie. Po tym jednym rozdziale naprawdę polecam wam zagrać sobie też i w jedynkę, chociaż jeszcze jej nie przeszłam, ale możecie zagrać, obejrzeć u mnie, whatever. Także jeżeli ten odcinek wam się podobał, tak samo jak mnie, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy, subskrypcji, jeśli tego nie robicie. A tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka, papatki!